Zapraszam Cię na ostatnie zadanie z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2021. Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm kwadratowych. Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm kwadratowych. Zapiszmy sobie to tutaj. I kwadrat K2 oraz figurę F. Oblicz obwód figury F, zapisz obliczenie. Więc tutaj bazujemy głównie tylko na wzorach o polu powierzchni i o obwodzie. Więc jeśli mamy podany kwadrat ABCD o polu 400 cm kwadratowych, czyli ten cały, to wiemy, że pole kwadratu to jest A do kwadratu, czyli w tym wypadku pole całego tego kwadratu to jest 400 cm kwadratowych, więc A jest równe, czyli bok tego kwadratu, pierwiastek z 400, czyli co razy co jest 400? No 20. 20 razy 20 to będzie 400, więc 20 cm ma cały bok, czyli tutaj 20 i tutaj 20. Wiemy również, że ten mały kwadrat K1 ma 49 cm kwadratowych pole, więc napiszmy sobie pole K2, nie, przepraszam, K1 to jest równe A do kwadratu, owszem, czyli to jest 49, więc bok tego małego kwadratu to będzie B kwadrat równa się 49, czyli B jest równe pierwiastek z 49, czyli 7 cm. Więc wiemy, że ten kwadrat będzie miał 7 na 7. To oznacza, że ma również tutaj 7 i tutaj też 7. I teraz jeśli boki tego dużego kwadratu mają po 20 cm, to możemy odjąć od 27 i wychodzi nam ten fragment 13, tutaj ten fragment 13, a wiemy z zadania, że kwadrat K2, że K2 ma być kwadratem, więc tutaj również będzie 13. Tutaj też 13 i tutaj cały ten bok będzie 13, ale my potrzebujemy obliczyć obwód figury F, więc potrzebujemy tylko ten fragment. Więc 13 odjąć 7, to tutaj będzie 6 cm. Ok, i teraz jeszcze ten fragment musimy obliczyć, 20 odjąć 13, to tu będzie 7, no i ten duży bok mamy 20, więc już możemy obliczyć obwód tej figury. L to jest równe 20, dodać 7, dodać 13, dodać 6, dodać 7 i dodać 13. To jest równe 66 cm. I mamy zadanie gotowe. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie jasne. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Odezwę się jutro. Kolejny short egzaminowy, tym razem z innego egzaminu. Do zobaczenia, do jutra, na razie, cześć!